Dobry wieczór Państwu, magister Zarzycki. Ja jeszcze o tym biciu w mordę w wykonaniu pana Korwin-Mikke na rzecz pana ministra Boniego, europosła Boniego. Proszę Państwa, dla mnie pan Korwin-Mikke jest wielkim autorytetem, bardzo wielkim politykiem. Ma duży wpływ na moje rozumowania w różnych dziedzinach i dlatego dla mnie każde jego zachowanie jest bardzo ważne. I ja teraz zastanawiam się już od kilku godzin, jak to wszystko się odbyło z tym panem Bonim, bo pan Boni relacjonował tą całą sprawę tego dostania w mordę od pana Korwin-Mikke i mówi, że to było w ten sposób, że podszedłem do pana Korwin-Mikke, powiedziałem mu dzień dobry i dostałem w mordę. No i proszę Państwa, w tym momencie rodzi się bardzo istotne pytanie, czy pan Korwin-Mikke, bo pan Korwin-Mikke jest człowiekiem bardzo kulturalnym, dobrze wychowanym, więc jeżeli pan Boni powiedział do niego dzień dobry, to jestem przekonany, że pan Korwin-Mikke też odpowiedział mu dzień dobry. Tylko jest teraz pytanie, czy najpierw dał mu w mordę, a potem powiedział dzień dobry. Czy najpierw powiedział dzień dobry, a potem dał w mordę. Są dwie opcje, czy zrobi to równocześnie. To jest, proszę Państwa, jedno takie pytanie i tutaj się gnębię, że ktoś z Państwa zna odpowiedź na to pytanie albo wie, jak dżentelmen powinien się w takiej sytuacji zachowywać, bo ja czytałem ten kodeks Boziewicza, na który się powołuje pan Korwin-Mikke. Zresztą ja go już wcześniej częściowo znałem, bo staram się być dżentelmenem i staram się takie rzeczy znać. I tam niestety nie ma nic na ten temat. Jak się zachowywać wtedy, kiedy komuś się daje w mordę, mówi do nas dzień dobry przed tym faktem. To jest, proszę Państwa, jedna rzecz. A druga rzecz to taka, że w niedzielę, jeden dzień czy dwa dni po tym, jak pan Korwin-Mikke dał panu Boniemu w mordę, oglądałem western. No i na tym westernie, jak to na westernie, proszę Państwa, no tam bez przerwy ktoś komuś dawał w mordę. I proszę Państwa, pomyślałem sobie coś takiego, że wtedy jakoś były trochę inne czasy, bo nikt, kto dostał w mordę, nie szedł do, na przykład na stacji, gdzie zawsze był telegraf na takich westernach i nie prosił tam o zatelegrafowanie do Waszyngtonu, że dostałem w mordę od Johna Smitha, stop, co mam robić dalej, stop, przekażcie tą wiadomość za ocean, stop. No nikt tak nie robił, na żadnym westernie tego nie oglądałem. Ani nikt nie szedł do jakiejś lokalnej gazety i nie mówił, że dzień dobry, proszę podać jutro wiadomość, że dostałem w mordę od Franka tam, powiedzmy Sinatry, czy tam jakiegoś innego, Johna Taylora, czy Elvisa Presleya, czy jak oni tam się nazywali. To akurat mi nazwiska takie przychodzą muzyczne, ale no, mniejsza z tym, proszę Państwa. Jakieś tam amerykańskie nazwisko tutaj by padło. Proszę Państwa, no tak nie robili, ale ja sobie pomyślałem, a dlaczego by nie? A właśnie kto wie, czy to nie byłby dobry pomysł, gdyby właśnie tak robili. Czyli z tym, że no byłby z tym, proszę Państwa, pewien kłopot, bo tak, do tej redakcji najpierw by wszedł John Smith i powiedział, że dostał od, powiedzmy tam, Toma Sawyera w mordę. Za chwileczkę przyszedłby Tom Sawyer i powiedziałby, że dostał w mordę od Johna Smitha i tam od jego kumpla Harry'ego Pottera. No i tak dalej, i tak dalej. I jakby ten redaktor tej gazety, tam Morning Star czy Rising, coś tam, to wszystko wydrukował, to proszę Państwa, następnego dnia Państwo się domyślają, co by się stało. Oczywiście przyszliby czytelnicy tej gazety i daliby mu wszyscy po kolei w mordę, że takie głupoty w tej gazecie wypisuje. Więc proszę Państwa, nie wiem, czy nie powinni Państwo jako widzowie tych różnych telewizji, tych TVN-ów, Polsatów i tych TVP 1 i 2 i tak dalej, nie pójść też do tych redakcji i dać po prostu tym ludziom, którzy takie głupoty, czyli te różne zwierzenia pana Boniego, że dostał w mordę, puszczają na antenę i nie powinni Państwo tamtym redaktorom prowadzącym dać po prostu w mordę. Czego, no chciałem powiedzieć sobie to nie, ale czego Państwu i tym redaktorom życzę. Żegnam się z Państwem, nie magister Zarzycki.